Jak Denis Załęcki stoi przy tobie, a jesteś dziennikarzem, to już jest 90% sukcesu, bo Denis w błyskawicznym tempie stał się człowiekiem, o którego tutaj wszyscy zabiegają, aby po prostu z nim porozmawiać. Pewnie gdybym rok temu powiedział tobie, że będziesz w tym miejscu, w którym jesteś i będziesz generował takie zainteresowanie, to byś nie uwierzył, chyba że taki miałeś plan. Nie uwierzyłbym. Federacja Halik dała mi szansę, widzowie mnie zobaczyli, że jestem taki swój chłopak, taki prawdziwy, charakterny, trochę pierdolnięty. No co, nie ma co się ukrywać, trochę się czasem się odpalę, brzydko się zachowam. No tak już jestem, mam klapki na oczy, ktoś mi bardzo brzydko się do mnie odezwie. Nie patrzę, czy są kamery, czy co, no po prostu robię swoje. Ale też na co dzień jestem normalnym gościem. Ludzie mnie szanują, mam dobry kontakt z każdym. Zdjęć nie odmawiam, wywiady robię, jak widzisz, kurwa, z 15 osobą chyba już jesteś. Także staram się dla każdego znaleźć tam chwilę czasu i z każdym sobie tak porozmawiać troszkę. To jest chyba ta troszeczkę ciemniejsza strona tego wszystkiego, bo rzeczywiście tej pracy takiej jak tu dziś, tych wywiadów, no musisz często odpowiadać na te same pytania, to może być męczące. Tak, to jest męczące, bo mi się język plącze. Co chwilę MMA.pl do mnie dzwoni o wywiady, o jakieś quizy, tu EBEB, tutaj jeszcze ktoś, co chwilę, kurwa, już no nie nadążam, nie ogarniam tego, nie? Przed wywiadem, bo ja jestem z Torunia, Denis jest z Torunia, Denis powiedział, czemu się nie odezwę w Toruniu, a ja próbowałem się odezwać do Denisa, ale ciężko w tym zalewie wiadomości z Denisem się skontaktować. Powiem tak, jak się działo to, co się działo tam przy okazji tego twojej obecności na konferencji, ja nagrywałem tutaj rozmowę, nagle ktoś wbiegł, powiedział, że się dzieje. Najważniejsze pytanie, czy Toruń 1-0, Toruń wygrał, o co to chodziło? Oczywiście, Toruń zawsze górą. Nie mogę opowiedzieć, co się tam stało. Nie będę jak Alan publicznie opowiadał o tym, także... Paja się napierdala wywiad. Człowieku, jesteś odważny, bardzo odważny, nie ma miękkiej gry. I co? No pewnie jakieś urywki będą z tego, nie? Tata podszedł, powiedział mu parę ciekawych argumentów, żeby się ogarnął. Ja zdążyłem dobiec, dostał chlapacza i tyle. Tata krzyczał, żebym go tam nie bił, i puściłem go i tyle. Ty jesteś osobą, która gdzieś prowadziła, jeżeli chodzi o ten taki język potoczny tutaj używany w tym świecie, takie hasło e-confident. Kto to jest e-confident? E-confident to jest osoba, która internetowo rozpierdala się na różnych ludzi, na tematy, które robią. Typu Alan powiedział, że ktoś tam gdzieś tam, ktoś komuś przyłożył gdzieś tam nóż, ktoś leży w szpitalu, tam i tam. No kurwa, to jest donoszenie, kurwa, to jest donoszenie, no moim zdaniem. Co z tego, że nie, on krzyczy, że publicznie, że to pokaż papier. No ale kurwa, ludzie, gangsterzy kiedyś się rozpierdali na gębę, nie chodzili, nie podpisywali. Nie musi być kwit. Rozumiesz, o co chodzi. On internetowo opowiada sytuacje, które tam niby miały miejsce, niby nie wnikam, no i tyle w temacie. Twój tata nie do końca jest przekonany, że to jest dobra droga, ale ty jesteś taką osobą, która by go namawiała do tego, żeby też zawalczył? Tak, tak. Ja go namówię i będzie walczył na pewno. Dobra, jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co przed tobą. Ty się cieszysz z takiej formuły? Bardzo. Bardzo, bo przygotowany będę na 100%. Wjadę w niego i go po prostu rozpierdolę. I tyle w temacie. Już i zobaczymy, co wtedy powie, że taki zawodnik jak ja, taki amator, rozjebał mistrza świata, mistrza walk na gołe pięści. I zobaczymy, co będzie gada po walce. Jak będzie się tłumaczył. Że go trafiłem z przypadku pewnie, o. 22:20. Obiecałem, słowa dotrzymałem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Toruniu. Dzięki bardzo i pozdrawiam.